Siemanko. Zapraszam dzisiaj na trochę dłuższy film z mojej pierwszej zasiadki, takiej dłuższej. Planuję zostać tu 3 dni. Obóz już swój rozbiłem. Jestem sam. Najpierw pokażę na początek mój obóz. Dzisiaj świeży zakup. Parasol. Oczywiście jest obniżony. Anaconda Nubroli 3300 cm. No jest naprawdę świetny. Polecam go. Sam byłem zaskoczony, jak go otworzyłem i zobaczyłem, to w szoku byłem. Tutaj mój namiocik. Pogoda nam dzisiaj nie dopisuje. Tripod jeszcze pusty. Właśnie już mam przygotowany zestaw. Pokażę teraz, jak wygląda zestaw. Jesteśmy na łowisku. Komercyjnym. Tak ono wygląda. Jest to łowisko Niedziałka. To jest większy staw. Tam za to groblą jest kolejny drugi staw. Jest kilku karpiarzy. No ja dopiero zajechałem, właśnie się rozbiłem. Jeszcze wszystko z bałagan mam. Muszę poogarniać, ale już jeden zestaw zarzucę. Pod ten krzaczek ładnie. Pokażę, co mam w zestawie. Mam taką niespodziankę. Czyli kiełbaska. Do tego kulka 20. Śliweczka. Kuleczkę za chwilę pokażę, jakie to jest firmy. O. Tu mam świeży zakup. Później, jak będę miał czas, to jeszcze oczywiście w dalszej części filmu pokażę resztę. Bite Service Bogusław Stemplewski. Śliweczka naprawdę bardzo fajna. Pachnie niesamowicie. Nie tak jak kurde te inne w ogóle. Nie będę wymieniał firm, ale inne te firmy nie mają w ogóle polotu. Tutaj mamy lekko taką kurydę z pelecikiem do podsypania pod te drzewko. Będziemy wynosić. Tym razem będziemy wynosić. Ani nie wywozić, tylko wynosić zestaw. No i zobaczymy. Pokażę zaraz, jak wynoszę zanęcę. Wspomnę, że mamy godzinę 21, już po 21. Jesteśmy koło tego krzaczka. Zaraz zarzucę tak mniej więcej za ten krzaczek. Podsypię. I będziemy kombinować. No niestety nie pokażę, jak rzucam. Będzie mi to ciężko zrobić. Także na razie do usłyszenia. I mamy już zmrok. Jest po 22. Zestawy są zarzucone. Pewnie nic nie będzie widać. No. No i czekamy. Z godzinkę jeszcze poczekam i idę się przespać. I o 4 rano pobudka. I wtedy będziemy działać już za widaku na ostro. Jak coś będzie w nocy, to spróbuję też jakieś coś tam pokazać. A na razie do usłyszenia i do rana. Trzymajcie się. Pan jest strasznie długi, rzeczny taki, wiesz. Dobra. Jak się bardzo dobry. Nie przemakaj nic z tego. Nie. A też mam taki rekord, to działam to na dzień. Aha. Nowy rekord, dobra. Hello. Jest pierwsza rybka
fajnie. Karpik 12-100 po odważeniu już maty. No super, taki poranek mi się podoba. Czekamy na kolejną rybę. Wziął oczywiście na najlżejszy zestaw, na kukurydzę, na dwa ziarka, na federka i tym federkiem na żyłce 0,20 wyjąłem tego karpia 12-100. Także no, tutaj mam rozstawione dwie karpiówy i na razie cisza, a federek cały czas popiskuje. No i zobaczymy. Zostajemy jeszcze do jutra, także mam nadzieję, że jeszcze będzie trochę ryb. Fajnie się zaczęło. Nowy rekord. No i co? Czekamy na kolejną sztukę. Będzie coś, będziemy nagrywać. A na razie trzymajcie się. I oto kolejna ryba zawitała na macie. Jest to piękny amur, waga 10 kg. Zresztą sami zobaczcie. I jest kolejna piękna rybka. I znów na federka. Znów z 10 kg będzie miał. Teraz to nie chcę. Pójdzie. Daj mu trochę tę gębę do dołu i... Nie chcę iść. Zepchnij go jeszcze troszeczkę. Niech on, wiesz, zanurzy te całe skrzela swoje. Właśnie przed chwilą było branie, ale coś niepewne, musiał wypluć. Cały czas się bawi. Czekam jeszcze chwilę. Uda się nagrać akurat branie, było fajnie. No.
Stwierdził jednak, że nie. Hello. Trochę opiszę łowisko, jakby ktoś kiedyś chciał przyjechać tutaj, mniej więcej wiedział, jak rezerwację sobie założyć, na jakie miejsce. Tu mam bramę wjazdową. Idąc tu w lewo, wzdłuż ulicy są stanowiska od 1 do 5. Tak jak tu widać, jedynka, dwójka. Ja siedzę w tej chwili na piątce. Na tamtym brzegu mamy stanowiska 6 i 7. I na tej grobli jest kolejny, tak jak widać, tam namiot. 8, 9 i 10. Są na grobli pomiędzy dwoma stawami. No, fajne miejsce sobie nagrobił, bo tutaj od 1 do 5 jest głośno. Cały czas samochody jeżdżą. Tutaj ten brzeg w ogóle nie ma stanowisk. Co jest wjazd. Wody są przesegregowane. W tym drugim zbiorniku są mniejsze karpie. Tu są wrzucone tylko te większe karpie, amury. Od 6 kg prawdopodobnie w górę. Jeśli ktoś by chciał na większego karpia, wiadomo, trzeba swoje wyczekać, to na większy zbiornik, by chciał się z mniejszymi połowić, to na ten mniejszy. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Łowisko fajne. Wszystkie ryby praktycznie wszyscy łowią bardzo blisko brzegu, 3-4 metry od brzegu. Nie ma sensu na środek rzucać na tą porę. Ale ogólnie łowisko jest fajne, fajne. Nie powiem. Mówię, tylko tutaj ta jedynka do 5 jest z tym wada, że te właśnie blisko samochody non stop hałas praktycznie. Ale tak, tam jest już fajnie, w drzewkach. No to na razie tyle. Gdyby jakieś pytania były, piszcie pod filmem. Będę starał się odpowiadać. Elo. Kończy się kolejny dzień, sobota. No, dzisiaj zakończyliśmy ten dzień z karpikiem 12 kg, 12-100 plus amur 10 kg. Teraz idę się przespać, bo już organizm trochę dostał. Wstanę gdzieś o 5 rano i będziemy dalej działać. Także na razie do usłyszenia. Mam nadzieję, że znów rano będzie to co dzisiejszego dnia. Elo. Właśnie mamy branie karpia. Choć mam nadzieję, że karpia, albo może być amurek kolejny. No, ciężko będzie mi nagrać cały film. Po prostu jak go wyholuję, to pokażę. Dobra, na razie. A dziad wymęczył. Dyszka taka, co? Oj, o kurwa. O. Oj, kurwa. Oj. Więcej. Więcej. Nie macie tu wagi? Mam. Dzięki. Posprzeczałbym się o tą dyszkę. Jakiś bardzo kuty. No i mały haczulek i można wyciągnąć.
12800, odjąć kilo 20 waga. No, nie wiem. 12600. 12600, sporo więcej. Muszę kiwanie z długi zrobić jeszcze jakieś zdjęcie. I jest kolejna rybka. Fajnie. Oczywiście złośliwość rzeczy martwych, musiała akurat bateria wysiąść. I także niestety, no ani nie mam zdjęcia, ani nie mam nic. Jest aby trochę tego filmu, co był przed chwilą. Fajnie znów, 12600. Ładna ryba, karpik. No jak zresztą widzieliście. Na co? Powiem najpierw może jakie to było branie. Bo poszedłem do sąsiadów na kawę, na przeciwny brzeg i cały czas słyszałem, że coś mi pika, ale nie wiedziałem, czy to jest moje, coś mi pikało i nie wiedziałem co. I na spokojnie wypiłem kawę, przyszedłem, patrzę, swinger w dole i co, i zacięcie. Co się okazało później, jak wyholowałem rybę, sprawdziłem, sygnalizator, na którym była wędka, był w ogóle wyłączony. I ten karp już sobie chodził dłuższy czas i zahaczył po prostu o drugi zestaw. I ten drugi zestaw mi popiskiwał i dlatego coś mi się wydawało, że coś popiskuje, ale nie byłem pewny. Bo tak to by jakby na tym, jakby był włączony ten sygnalizator, to był odjazd i był ewidentnie pisk. A tam tak popiskiwało i tak nie wiadomo co to było. Co jeszcze, no... Zanęta, na co zapałem? Jak standardowo. Dwa ziarka kukurydzy. Cuk miks miodowy, selekcjonowana kukurydza czeska, czy z Czech sprowadzają to zanętę, czy to kukurydzę. Do tego niestandardowy przypon, bo pomieszany jest trochę karpiowy, przypon założony do karpiowego przyponu, koszyczek 70-gramowy, zestaw przelotowy, no i zacięła się ryba ładnie, w dolną wargę była chyba zapięta. No i najważniejsze, że w końcu rozdziewiczyłem swoją karpióweczkę, o której też tam parę słów za chwilę powiem. Jest to wędka Anaconda Undercover 2. Tak, widać. Może nie będzie ciężko. O, jest. 360, 3 LB. 3 składowa, co jest też mniej fajne, że na pierwszej części posiada już też przelotkę i podczas składania jest o wiele lepiej ją po prostu ją złożyć. Do tego jest kowroteczek z Pro z Longcast 555. Tu jest żyłka 0,30, 450 metrów wchodzi. 0,33, 350 metrów. Fajnie ma takie szczoteczki tutaj, bo nie wiem czy będzie je widać. Widać. Które zapobiegają, żeby żyłka po prostu nie wplątywała się pod, nie weszła pod kowrotek po prostu. Pod szpulę. Sygnalizatory, no już mówiłem, że to są Vimarco, ale nie ma bez centralki właśnie, chyba będą pierwszy, następny mój zakup to będą właśnie nowe sygnalizatory z centralką. No a też się zobaczy z czasem. No i czekamy, branie było o godzinie 9. Jeszcze pokażę właśnie spod którego to krzaczka dokładnie. Tu jest takie drzewo w wodzie. Ryba była bardzo mocna. Ciężko było ją wyholować. Ale daliśmy radę. Na razie na tyle. No zobaczymy. Czekamy dalej. Jeśli coś weźmie, oczywiście postaramy się nagrać. Mam nadzieję, że mi się uda tym razem nagrać hol ryby. W końcu przyniosłem z samochodu statyw. No i zobaczymy, czekamy. Posiedzimy do wieczora. Jeśli do wieczora nic nie złapię, to prawdopodobnie będę się zwijał wieczorem. Ale to jeszcze zobaczymy. A na razie do usłyszenia.
Teraz trochę spraw logistycznych. Grill, karkóweczka już się pięknie piecze. Trzeba jakiś obiad zjeść. Nie tylko ryby i ryby i ryby. Piękna pogoda się zrobiła. Słoneczko świeci około 23-24 stopni. Zjemy obiad. Miałem znów na federku jakieś branie. Pociągnął, musiał po prostu wypluć. Już ładnie poszło wszystko do góry, ale zanim doleciałem, to wszystko już opadło i po prostu musiał wypluć. Na razie tyle. Będzie rybka. Mam nadzieję jeszcze dzisiaj. To będzie nagrane oczywiście. Mamy kolejny hol. W końcu się zapiął. Chyba amur albo pełnołuski. Na razie idzie. Kurde, nie mogę podbieraka sięgnąć. Teraz widać pracę wędki. No, piękny amur. To one mi tak się bawiły. Zapięty za górną wargę. Gdzieś około 6 kilo. Nie chcę wejść. Jest walka amura. Kurde, już się nie...
przerwać nagrywanie, bo mi telefon spadł ze statywu, a nie mogę go teraz z powrotem umieścić. Ale jak go tylko wyholuję, będzie dalsza część. Amur na brzegu. Jamurek. Zaraz go zważymy i do wody. O kurde. Niestety już go nie zważymy, ale go wypuścimy. Bo już wagę wyniosłem do samochodu. Nie chcę iść tak samo jak tamten. A ten jest mniejszy, gdzieś około 7 kilo. No pięknie, na zakończenie akurat się zwijam. Już nam go zwinąłem. Na zakończenie taki fajny jeszcze odjazd, amurek. Chociaż to nie był odjazd za bardzo, tylko pociągnął i trzymał. Najważniejsze, że jest. Zasiadka zaliczona, dwa amury, dwa karpie. Jest git. No niestety zasiadka powoli dobiega końca. Już namiot zwinięty, parasol się już pakuje powoli. Mamy godzinę 18, prawie dochodzi 18. Wędki oczywiście jeszcze w wodzie. Mam nadzieję, że jeszcze na sam koniec pobawimy się z jakimś amurem. No, może być jakiś karpik, nie pogniewam się. No teraz ładny amurek. Kurde, szkoda, że wyniosłem już wagę do samochodu, bo już w torbie była spakowana i wyniosłem. No ale około 7 kg gdzieś tak miał ten amurek. No ten już ładnie walczył. Bardziej walczył niż ten 10-kilowy z wczoraj. No nic, złożymy się. Czy złożę się. Na sam koniec jeszcze parę słów powiem. Podsumowanie. I do usłyszenia. I obóz zwinięty. Kończymy zasiadkę. Oczywiście śmieci zabieramy. Zostawiamy porządek. Jak przyjechaliśmy, jak zastaliśmy, tak zostawiamy. Podsumowując, no czasami nie warto rzucać na środek gdzieś, szukać tego karpia. Dwa brania miałem tutaj dokładnie 4 metry od brzegu. Karp i amur wczoraj. Dzisiejsze brania spod tego drzewa też przy samym, też ze około 3-4 metrów od brzegu. Również karp i amur. Zostały nam tu już tylko wędki. Zabieramy wędki. Nadszedł koniec. Wsiadamy do auta. Żegnamy łowisko Niedziałka. Oczywiście udane połowy, zasiadka zaliczona do udanych, nic więcej, nic mniej,
dwa piękne karpie po 12 kg, amur 10, drugi 7. Także no piękna sprawa. Od razu mogę polecić to łowisko. Mało osób tu przyjeżdża, nie wiem dlaczego. Ale na pewno tutaj można sobie połapać. A teraz już no, żegnam, wyjeżdżam, bo przede mną no, ze 140 km do domu. Jeszcze może zajrzę, tu jest blisko łowisko Halinów. Może zajrzę, że tam nie byłem. 10 km gdzieś stąd. Zajrzę, zobaczę w ogóle jak to wygląda. Te łowisko i może następny raz się na Halinów przejedziemy, albo na łowisko Całowanie. Jeszcze się zastanowię. A na razie do usłyszenia. Subskrybujcie, a jeszcze wspomnę, że dziś albo jutro na fejsie założę stronę Wędkarstwo Banfish. Będą tam wszystkie najświeższe informacje o filmach, jakby ktoś chciał obejrzeć sobie. Można dodać do znajomych, nawet zachęcam do dodania do znajomych. No i tyle. Kończymy. Trzymajcie się. Oczywiście jeszcze chciałbym pozdrowić Łukasza z Wędkarstwo Lucio i cały obóz łowców przede wszystkim. Grzesia, serdeczne pozdrowienia dla Grzesia. No i do zobaczenia na łowisku Zgoda. Hello.